Szanowni Państwo, ja tylko bardzo króciutko. Oczywiście te wszystkie nagrody nie mogłyby być możliwe, gdyby nie naszej partnerzy biznesowi. I główna nagroda dla Julii Szeremety, którą powiedziałem, że będzie samochód plus 14 tysięcy złotych, fundowała firma Suzuki Motor Polak oraz firma Energy System. Także proszę o zabranie. Teraz bierzemy głos panu Grzegorzowi Rybałkowi, prezesowi firmy Energy System. Bardzo proszę, panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Krótko i na temat. Drodzy zawodnicy, działacze, trenerzy, wielkie gratulacje za ten sukces, który przywieźliście ze sobą z Paryża. Nie wiem, co powiedzieć. Jesteśmy wzruszeni. To, co pani Julia zrobiła dla nas, wszystkich tutaj przyjaciół wielkiego boksu, bo można śmiało nazwać, że od tego czasu ten boks jest wielki. Gratuluję. To był pan Grzegorz Rybiałek, prezes firmy Energy System Toro. Żeby nie było wątpliwości, oczywiście teraz bardzo proszę, żeby głos zabrał dyrektor, przedstawiciel wieloletniego partnera Polskiego Związku Bokserskiego, więc firmy Suzuki Motor Poland, pan Mikołaj Matsumoto. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Chciałbym przede wszystkim w imieniu firmy Suzuki Motor Poland podziękować bardzo panu prezesowi Grzegorzowi Nowaczkowi oraz wszystkim włodarzom Polskiego Związku Bokserskiego za wieloletnią współpracę. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni, że możemy być dzisiaj częścią tej radości z sukcesu polskiego boksu. Nie ma większej radości dla sponsora niż możliwość wręczenia nagrody. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być dzisiaj z Państwem. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, trenerom oraz wszystkim osobom, które się przyczyniły do sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Mikołaj Matsumoto. Julka, chodź tutaj do nas. Panie i panowie, wicemistrzyni olimpijska, Julia Szeremeta! Przekazywane są kluczyki do nowego Suzuki, ufundowanego przez firmę Suzuki Motor Poland Energy System Toruń. I te Suzuki stoi właśnie w holu. Jakby ktoś nie widział, nie? Możecie sobie tam podpisać się na nim. Julka będzie jeździła, będzie się cieszyła, że tyle ludzi cieszy się, że tak piękny prezent dostaje. Ale Julia, to nie koniec, nie? Bo jak prezes Nowaczek coś powie, no to coś powie. Nieważne, czy to będzie trwało tydzień, dwa, czy rok, ale proszę bardzo, czek na 100 tysięcy złotych. Decyzję nadzwyczajną, że nasza wicemistrzyni olimpijska zostanie nagrodzona specjalną finansową gratyfikacją od firmy Energy System Toruń. I ten czek wręczy prezes tejże firmy, wspaniałej partnera polskiego boksu Energy System Toruń. 20 tysięcy złotych ekstra na Julki od firmy Energy System Toruń. Julka weźmie tylko kluczyki i czeki sobie pójdzie, nie? To panowie, myślę, że to jest czas, żeby też wręczyć Julii piękny bukiet kwiatów, bo z całą pewnością jako piękna kobieta i wicemistrzyni olimpijska ten bukiet zasłużyła. Wspólne zdjęcie, oczywiście cały sztab trenerski i Julia Szeremeta, prezes Grzegorz Nowaczek, prezes Maciej Demel zostaną z nami, bo jeszcze jedna uroczystość, a później, drodzy Państwo, wspaniała szampańska zabawa do białego rana.
bardzo, trener. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Polska reprezentacja wróciła z Paryża z medalem. Julka pokazała wolę walki, więc wszystkie nagrody, które otrzymują, są w pełni zasłużone i wywalczyła to ciężkim jakby tutaj treningiem, tak? Jeszcze raz duże gratulacje dla Polskiego Związku, dla zarządu, dla trenerów oraz Julki za zdobycie tego medalu. Bardzo się cieszę, jak zostałam nagrodzona za Igrzyska Olimpijskie i dziękuję bardzo prezesowi Grzegorzowi Nowaczkowi, prezesowi firmie Energy Toruń, tak samo z kim. Jeżdżę szybko, ale ostrożnie.